Bardzo serdecznie witam przedstawiciela, panią Magdalenę Krocek, przedstawicielkę pani senator. Witam panią Paulinę Chęczycę, posła na Sejm. Witam serdecznie przedstawicieli mediów, z panią redaktor Anną Świegot na czele. To jest przedstawiony tygodniowy. Panią Marię Labudę i przedstawicielkę Radia Sud Joannę Kaczorowską. Witam również wszystkich tych gości, którzy przybyli spoza Kępna. Witam również przedstawicielkę poetów z Wieruszowa, panią Jadwigę Tomalkiewicz. Jesteśmy zaszczyceni, iż na miejsce tej pięknej uroczystości wybrała pani właśnie Kępińskie Ogrody Kultury. I z całego serca życzę państwu wielu wzruszeń i tylko dobrych emocji dzisiejszego popołudnia. Dziękuję pięknie. Szczególnie serdecznie witam moich szkolnych kolegów, moich przyjaciół, moich znajomych, którzy tutaj do Kępna przyjechali dzisiaj specjalnie z różnych stron Polski. Witam was serdecznie, gorąco. Odnosząc się krótko do wystawy moich obrazów, na których widzicie nie tylko kwiaty mojego ogrodu, ale również kwiaty łąk, kwiaty traw wydmowych, kwiaty mojej wyobraźni, mam ogromną prośbę, żebyście życzliwie przyjęli tę moją amatorską twórczość. My, krotoszyniacy, mamy taki zwyczaj, że tam, gdzie się pojawiamy, śpiewamy zawsze nasz stary szkolny hymn. I tym razem sobie zaśpiewamy. Proszę bardzo. Wybrane utwory poetki ukazały się drukiem w czterech tomikach. Dzisiaj zaprezentujemy kilkanaście wierszy lub ich fragmentów z tomików W labiryncie życia i Ocalone pola pamięci. Wiersze Jadwigi Miesiąc spotkały się z uznaniem krytyków literackich. I tak na przykład redaktor Angory w przesłanym do autorki mailu pisze między innymi: a co do wierszy, są przepiękne, będziemy je publikować. Na wstępie posłuchajmy fragmentu wiersza, który był publikowany w majowej Angorze. Wiersz „Malowałam moje życie”, czyta poetka. Płótnie latami tkane, barwy w wiosennym zachwycie ze szczęściem były mieszane. Malowałam moją młodość w najpiękniejsze kwiaty lipca. Nadzieja z promykiem słońca nad ogrodem mym zawisła. Tylko jesień mi nie wyszła, kolory szare, stalowe, bo na palecie mego życia nie ma już bieli tytanowej. Pani doktor Wiesława Majewska-Bronowska, która mieszka we Wrocławiu, ale jest rodowitą kępianką i zarazem naszą koleżanką z Krotoszyna. Witamy ją serdecznie. Bogdan Giebel, nauczyciel z Kępna. Anna Grygiel i Magdalena Meissner, nauczycielki. Jasiu i Zosia Karolakowie. Jasiu, wyjdź i pokaż. Śpiewacz
Śpiewał będzie mój szkolny kolega Kazimierz Kordy-Lasiński. Brawo, brawo. I Zosia Karolak oraz my wszyscy, ponieważ na stołach są teksty i prosimy bardzo, żeby pomagać śpiewać refren. Przygrywa Aleksandra Karolak. I wkładam ją z dumą na siwą już głowę. Kwiaty śliczne, kolorowe, to dzieło moich rąk. Całe życie je zbierałam, wyrzucałam chwasty i ciernie. Tylko miłość i dobroć do korony wplatałam. Miłość czerwienią stańczyka, w koronie różami rozkwita. Dobroć ma oczy fiołkowe, życzliwość pachnie wzem majową. Przyjaźń w stokrotkach zapleciona, paletą barw lśni moja korona. Poezji serce oddałam, każdy wiersz to inny kwiat. Z nich barwne wianki wiłam, które płyną życia rzeką, szeroko, daleko, tam, gdzie piękniejszy świat. Kwiaty, ten symbol przemijającego piękna, towarzyszą nam przy spotkaniach i niestety przy pożegnaniach, ale wyrażają też naszą miłość, naszą tęsknotę, naszą wdzięczność. I dlatego teraz Zosia Karolak zaśpiewa piosenkę o kwiatach, które kwitną pod polskim niebem. Zosia śpiewa piosenkę Kwiaty polskie. My wszyscy pomagamy śpiewać refren, a mama Aleksandra przygrywa. Słuchamy. Oh,
w różnych wierszach pisze o ziemi mojego dzieciństwa, ziemi rodzimej i dobrej, kępińskich wzgórzach, bralińskim starym drzewie. Podobne uczucia związku poetki z małą ojczyzną odnajdziemy w wierszu, którego fragmenty przeczyta nam pani doktor Wiesława. Wszystko, co najpiękniejsze, wszystko, co złe i dobre, tutaj się zaczęło. Wszystko, co najpiękniejsze, z tej ziemi się zrodziło. Tu wrosłam korzeniami w kępińską glebę. I tu jest me miejsce, między ziemią i niebem. Tu minęły moje dni pracowite i umęczone. Tu odpowiadałam na zagmatwane życia pytania. Tu czułam kojący dotyk dłoni znajomych. Tu się do wszystkich uśmiechałam i nikt nie był zdziwiony. Tutaj poznałam smak życia i jego gorycz największą, jak pośród szczęścia śmierć przychodziła, a ja przeciwko niej nic nie mogłam poradzić. W moim zbuntowaniu bezbronna byłam. Tu łowię szept nocy najcichszy, dźwiękami znanych dzwonów rozbudzony zbyt wcześnie. Tu jestem na dobre i na złe, na radość i ból jednocześnie. Poetka została w czasie wojny wysłana wraz z rodzicami do obozu koncentracyjnego Graz w Austrii. Motyw przeżyć obozowych pojawia się w kilku jej wierszach. Posłuchajmy fragmentu wierszy w wykonaniu Jasia i Zosi, wnuka i wnuczki poetki. Mała dwuletnia polska dziewczynka z rodzicami w austriackim obozie zagłady. Z wojny niewiele pamięta, zdumiona śmiercią i prycząc z pluskwami, naiwnie pyta o pokój z zabawkami, osłabiona głodem, ziewnięta, tylko ciepło ręki ojca pamięta i drżące ramiona przerażonej matki. Jakieś jęki leżących, ogromne oczy zagłodzonych, wstyd w podnoszonej koszuli i ból nabrzmiały, piekący. Ciche odgłosy milknącego płaczu, jak przed mgłę czasu pamięta, wysłana z Wielkopolski do obozu w Gracu, Bogu ducha winna polska dziewczynka. Wojna przeorała me lata dziecięce, zniszczyła radość, uśmiechy zgasiła. Wolność dziecka w obozie zamknęła. Kołyską mi była prycza obozowa, kołysanka ciszą, co głód usypiała. Menaszka zabawką, pustą, bo dźwięczała. Matka łzami miłości twarz mą obmywała. Tuliła, pocieszała, ogrzewała ciepłem ziębniętego ciała. A ja ciągle płakałam, bo pluskwy, bo zimno i strach, że kolbą uderzy zły człowiek prosto w twarz. Wojna w swym absurdzie sięgnęła dna, by zabić polskie dziecko, nie tu, lecz tam. Wieźli je w bydlęcym wagonie na drugi świata koniec, do obozu w Graz. Wspomnienie tragicznej śmierci syna poetki
znajdziemy w wierszu Piotrusiowi, który przeczyta pani Krystyna. Szeleście rdzawych liści tamta jesień wróciła. Pamiętam, jak z balkonu na Piotrusia małego z miłością patrzyła. Jak pod kasztanem rozłożystym zanurzał się w barwach złocistych liści. Rączkami małymi wybierał najpiękniejsze i całe naręcza złota w bukiety zebrane do mieszkania wnosił. Oczy śmiały mu się szczęściem, bo wszystkie dary piękne ze stosu liści wybrane, bo to dla mamy kochane. Za każdy listek synkowi pocałunkami płaciłam i w tym rozgardiaszu liścianym byliśmy szczęśliwi oboje. Nikt wtedy nie przypuszczał, nikt nie mógł wiedzieć, że za parę dni zeschnięte liście na jego grób jak łzy ołowiane będą spadały. Jesienny głos szelestu w mej głowie ciągle wiruje i to wołanie o pomoc, krzyk o ratunek zawsze me serce rozrywa. W swej bezsilności umierać chciałam. Tak nagle nas zostawiłeś, a ja tak bardzo cię kochałam. O rozterkach uczuciowych, samotności i niepokoju mówi następny wiersz. Aleksandro, córko moja. Aleksandro, córko moja, siądź do pianina. Zagraj mi dzisiaj coś pięknego, co uciszy myśli spłoszone, pogrąży je we wspomnieniach. Wprowadź mnie w muzyki nieśmiertelny urok, niech wzruszy, niech rozpłacze się moja dusza zagubiona. Mocnym akordem klawiszy przywołaj ducha Chopina. Niech ręce twe zatańczą na klawiaturze gam, niech zatrzepocą jak skrzydła motyla burzującego w barwach mal. Rozpędź palce na klawiszach serca i graj mi, graj. Niech tęsknota wybrzmi w mazurkach. Niech harmonia etiud i sonat w krainę cudnych doznań zaprowadzi mnie. Chcę zachwycić się ciszą nokturnów i w rytmie poloneza zejść z życia sceny. Chcę powiedzieć, chwilo, trwaj, a ty mi, Olu, graj i graj. Udręczona, spracowana, co ty z tego życia miałaś? Usłyszymy teraz inny wiersz, nawiązujący do czasów powojennych, kiedy to po powrocie z obozu matka poetki była ciągle przesłuchiwana, gdyż nie chciała ujawnić nazwiska sąsiadów, przez którą rodzina poetki była wywieziona do obozu. Mamo, moja kochana, tyle ci chciałam powiedzieć, o wiele spraw zapytać, tyle wyjaśnić, tyle się dowiedzieć, a ty po prostu znikłaś. Odeszłaś z tajemnicą młodości, z lękami obozowych przeżyć, z obolałą pamięcią wojny, pokonana chorobą starości. Cierpiałaś w życiu wiele razy, sama widziałam, jak płakałaś. Tyle dzieci, tyle roboty, a ty tylko
dwoje rąk miałaś. Dręczona pytaniami esbeków, kto wysłał was do obozu? Nie zdradziłaś bolesnego sekretu. Nikogo nie wydałaś, bo ty umiałaś przebaczać i przebaczałaś. A teraz usłyszymy pieśń w wykonaniu pana Kazimierza Kordy-Lasińskiego, któremu poetka poświęciła specjalny wiersz, kończąc go słowami: od muzyki piękniejsza jest tylko cisza, ale od głosu twego nic nie jest piękniejszego. Prosimy pana Kazimierza, a jeśli państwo znacie melodię, wspomagajcie śpiew, nucąc melodię w refrenie. Fragmentów różnych wierszy. Jak ukryć się przed spojrzeniem? Dokąd biec w wolny czas? Jak leczyć się zapomnieniem, gdy miłość jest jak las? Dzika, niedostępna, ciemna i pachnąca żywicą zazdrości. I taka piękna. Więc jak wyrzec się miłości? Są jabłka niezerwane, są domy niewzniesione, są kwiaty niezasiane i iskry niewskrzeszone. Jest miłość gdzieś wyśniona od śniegu wielsza. Niespełniona. Nie podziwia się ptaka, który już nie śpiewa. I nie kocha się kogoś, kto już serca nie ma. Proszę pana, czy ja jestem zakochana? Skądże znowu?
ja nie lubię. Nienawidzę pana za te oczy zakochane w innej pani, za ten uśmiech, co mi zawsze serce rani, za tę pustkę w duszy pana, jaka jestem zakochana. Miłość jest boskim ogniem, choć z każdym dniem przygasa. Ten ogień podsycać trzeba. Musimy o niego dbać. Choćby iskierką ostał, maleńkim płomyczkiem. Musimy go chronić, nie dopuścić, by zgasł. Bo tylko miłość się liczy. Kiedy miłość odchodzi, nie zatrzymuj jej siłą. Nie próbuj tłumaczyć jej obłudy i zdrad. Miłość upokorzona, miłość zgardzona, długo będzie łzy osuszała, ale nawet miłość nieszczęśliwa ma swoją tęczę małą. I to jest prawda zbyt oczywista, że miłość trwa wiecznie. Zmieniają się tylko imiona i nazwiska. Miłość na całe życie najczęściej w bajkach się zdarza. Choć tyle peanów na jej cześć wyśpiewali muzycy, uwiecznili malarze, nie jest ona aż tak święta, by budować jej ołtarze. Nieraz jest życiową porażką, tragedią najpiękniejszych dni. A gdy jej duma jest urażona, najzwyczajniej odchodzi, by znaleźć sobie miejsce już w innych ramionach. I jeszcze jeden wiersz o miłości. Ja taka stara baba, ale a też jeszcze się kocham. O, proszę. O, jakże cię kochałam. Ponad siły prawie. I jak opłakiwałam każde sprzeniewierzenie, każdą zdradę. A gdy się wyzwoliłam spęd zauroczenia, sama sobie nie wierzyłam, jak naiwną i ślepą moja miłość była. Ten, według mnie, erotyk zatytułowany jest Popatrz z miłością. Popatrz z miłością w jej oczy, jak błękit nieba w nich płonie. Podaj jej ręką twój dotyk, by spleść w uścisku dłonie. Otul ramieniem dobroci, niechaj twoją czułość zrozumie. Pocałuj jej białe włosy w morzu mgły zaplecione. Przytul najmocniej, jak umiesz, drżenie jej pożądania. Pocałuj usta spragnione rozkoszą oddania. Powiedz, jak bardzo ją kochasz, jak dziękujesz losowi, gdy czujesz bicie jej serca przy sercu swoim. Milczeć nie umie, jęczy z tej bezsilności, odbiera siłę i wiarę, godność i dumę. Uczy pokory każdego człowieka. W bólu zatraca się wszystko. Ginie nadzieja, milknie modlitwa. Przecież Bóg nie jest sadystą. Po co ta tortura okrutna? Jestem obolałym strzępem. W oczach dzikie szaleństwo. Nie ma już rozpaczy łez.
zostało ostatnie pragnienie. By niebo runęło, by zgasło słońce, by cierpienia nadszedł kres. Co byście poetom lekarze zrobili, że tak mało wierszy o was piszą? Jakby lekarze wierszy nie czytali, jakby poezji nie lubili. Tak mało w polskiej liryce zachwytu, uznania, pochwały i podziwu dla zawodu pięknego, dla Hipokratesów czasu naszego. Napiszcie o nich najpiękniejsze strofy, niech ludzie czytają, niech się dowiedzą, że wśród lekarzy jest tyle wspaniałych postaci, dla których ważna jest proza życia, ale którym poetyckie strofy także się należą. A teraz już nie poetyckimi, ale zwykłymi, prostymi słowami chcę podziękować wszystkim lekarzom, którzy byli przy mnie w tych trudnych, szpitalnych chwilach. Szczególnie serdecznie chcę podziękować doktor Ewie i doktor Ani, która jest tutaj między nami. Dziękuję im bardzo serdecznie za dobre rady, za życzliwość, za serdeczność słów. Bo to jest wielkie szczęście być pod opieką takich wspaniałych lekarek. Szkoda, że nie ma pani doktor Ewy Hołoś. A teraz pan Bogdan przeczyta nam wiersz doktor Judy. To postać wzorowa społecznika z prozy Żeromskiego. To uosobienie poświęcenia bezgranicznego. To tragiczny samotnik, uwikłany w beznadziejną walkę o piękne ideały. Rezygnuje ze szczęścia osobistego, wyrzeka się miłości Joasi Podgórskiej. Opuszcza ją, bo chce tylko chorym poświęcić swe życie. Bo chce tylko innym służyć. Następcy Asklepiosa, Hipokratesa i Galenusa, lekarza nadwornego Marka Aureliusza. Nie naśladujcie postawy Judyma. Nie odrzucajcie miłości waszych Joasi. Bo tylko ten, kto kocha, kto jest szczęśliwy, kto umie się śmiać, może leczyć innych i innym szczęście dać. Poezji w labiryncie życia opatrzyłam dedykacją Piotrowi Dąbrowskiemu, wspaniałemu lekarzowi z Kędzierzyna-Koźla, tomik ten poświęcam. Niezwykłość postawy tego młodego lekarza i moje nim zauroczenie niech wyjaśnią wiersze wdzięczności. Posłuchajmy fragmentu krótkich wierszy. Gdybym mogła namalować barwami z palety mych snów dobroć twych zmęczonych oczu, serdeczność i życzliwość słów, mądrość spojrzenia i sprawność chirurgicznych rąk, powstałby obraz przepiękny, omal nieprawdziwy, jakby nie stąd, jakby z greckiej wyspy Kos. Bo to nieczęsto się zdarza spotkać oddanego bez reszty chorym ludziom wspaniałego lekarza. I następny wiersz. Tylko dobrze mówią o tobie, chwalą młodego lekarza. Choć nie wszyscy znają twe imię, każdy cię ceni i poważa.
Nie wiem, co ty w sobie niezwykłego masz. Może powagę i zadumę? Może zatroskanie w głosie? Albo głęboki szacunek dla chorego człowieka, z którym rozmawiać umiesz? A może seraficką twarz, która jest kluczem do zamkniętych drzwi? Nie wiem dlaczego. Tak zaufałam ci. Najpiękniejszą z róż dam ci purpurę maków zerwanych ze śląskich zbóż. Przywiozę arię z kobronków z nad wielkopolskich pól. Barwami tęczy lipcowej wymaluję cały świat twój. I wszystkie barwy szczęścia rozłożę u twych stóp, byś zawsze młody był i sprawny był i długo leczyć mógł. Doktorze Piotrze, mój dobry, wspaniały lekarzu. Wiem, jak bardzo chciałeś przywrócić radość mym dniom. Jak się starałeś zdjąć cierpień, palącą koszulę Dejaniry z mych obolałych rąk. Jak w roli Sokratesa z filozoficzną powagą, z uporem Ateńczyka przekonywałeś, wspierałeś radami, jak z chorobą walczyć ma. Więc jak dziękować ci dzisiaj mam? Jakich wdzięczności użyć słów? Mogę tylko poetycką metaforą spłacić mój ogromny dług. Życzę ci, byś zawsze orlim lotem, mądrością i dobrocią serca wszystkich chorych zadziwiać mógł. A teraz posłuchajmy wiersza o sytuacji ocalonej w pamięci poetki sprzed wielu lat. Wiersz w sposób szczególnie ciepły przywołuje postać znanego kępińskiego chirurga Andrzeja Zamojskiego. Wiersz Scena sprzed lat czyta pani dr Wiesława. Scena sprzed lat. Ta scena sprzed wielu lat jak dobry sen się zjawia. Byłam wtedy pacjentką oddziału chirurgicznego. Po wypadku leżałam ciężko połamana, pobijana na granat. Było przy mnie wielu znajomych. Kolejka odwiedzających poza drzwi szpitala sięgała. A obok mnie osamotniona staruszka umierała. I nagle młodziutki lekarz podszedł do starszej pani, ujął z czułością jej rękę i w tym geście bliskości długo trwał. Mówił coś ściszonym głosem, tulił jej zwiędniętą dłoń i patrzył z niepokojem w oczy gasnące. I wtedy zauważyłam łzy wzruszenia ogromne, które jak perły zabłyszczały na twarzy cierpiącej. Uśmiech nadał jej obliczu godności. Oczy zaiskrzyły ostatnią nadzieją. Wiedziałam, że odchodząc szczęśliwą była. A mnie ta scena tak bardzo wzruszyła, że prawie nie wierzyłam, iż ta staruszka dla lekarza tylko pacjentką była. Po co tak pędzisz? Życia nie przegonisz.
zatrzymaj się na moment, zastanów, pomyśl, czy ten bieg ma sens? Życie to krótka chwila. W labiryncie zdarzeń już się pogubiłeś. Stoisz na rozdrożu i nie wiesz, gdzie dom twój, ten prawdziwy, rodzinny. Przez tyle lat ciągle w rozkroku trwasz i nie wiesz, który kraj na zawsze wybrać masz. Jak banita skazany na wygnanie z domu, wędrujesz po świecie, nieznany nikomu. Już dawno zapomniałeś, jak obiad smakuje rodzinny. A może twe miejsce przy stole zajął już ktoś inny? Wróć w progi domu ojczystego, tego jedynego, polskiego, w którym każdy cię zrozumie i ty zrozumiesz każdego. Dostrzega zagrożenia dla europejskiego pokoju. Ostrzega przed tyranami naszych czasów. W jednym z wierszy poetka pisze: nie szukaj piekła w czeluściach, ani w niebieskich przestworzach. Ono jest tutaj, blisko nas, na ziemi i na morzach, w strefie Gazy i Ługańska, w Syrii, Iraku, Sudanie, gdzie dantejskie sceny trwają nieprzerwanie, gdzie wszystko ogniem nienawiści płonie. Scena z wojny na Ukrainie przedstawiona jest w wierszu Krzyk duszy, który przeczyta Zosia. Krzyk ptaków ze świstem rakiet w górę się wzniósł. Uciekają przerażone, by je chmurą odłamków nie zniszczył wróg. Spłoszone w obłokach się skryły. Nie chcą dzielić losu pasażerów samolotu malezyjskiego. Nie chcą ginąć, chcą być wolne i wyśpiewać ludziom pokój. Ale ich śpiewu nikt nie słucha. Żaden Bóg, żaden wódz. Ziemia ukraińska podzielona, zasypana gruzami, spopielona. Pełno kraterów, tysiące domów zniknęło z powierzchni ziemi. Na ruinach matka klęczy pochylona. Rękami gołymi odgarnia popiół z twarzy martwej syna jedynego. Twarzy zastygłej w przerażeniu śmierci, krzyk jej duszy obolałej, niebo przebija rozpacią, ból serca cierpieniem kwili, co oni ci synku zrobili. Przebaczenia już serkę nam rozwieć pozwa. Dziś już wspomnienia łączy.
pozwólcie Państwo, że na zakończenie podzielę się krótką refleksją. Jeżeli w mej poezji, tej tradycyjnej, która nie szuka nowoczesnych form, szanuje znaki interpunkcyjne, kropki, przecinki, odnajdziecie choć cząstkę własnych przeżyć, usłyszycie głos własnego serca, będę szczęśliwa. Dziękujemy pięknie, życzę dużo nowych inspiracji i życzę Pani, aby ta piękna pasja towarzyszyła Pani zawsze i na każdej ścieżce Pani życia. Droga Pani Jadwiga, Wieruszowska drogi, Księga Wyjścia 23-20. Anioł poetów, Aniele Boży, Stróżu poetów, lubimy czekać na Ciebie, lubimy tęsknić za Twym głosem, lubimy pisać słowa podziękowania za to, że istniejesz w każdej minucie codzienności. Aniele Boży, prosimy, niech Twoje anielskie skrzydła strzegą i ochraniają serca poetów, ich wrażliwość i delikatność. Aniele Boże, stróżu poetów, tchnij w ich serca poetycką myśl, która wzrusza. Myśl poetycką, która skłania do podania ręki. Poetycką myśl, która pozwala trwać nawet za murem obojętności. Dziękuję za zaproszenie. Jadwiga Tomalkiewicz i Wieruszowska Grupa Poetycka. Pani Jadwiga. Mojego ogrodu. Tytułów niezwykle wymownych, budujących atmosferę i zachęcających do zagłębiania się w rozmowę autorki z adresatem. Żałuję, że nie mogą uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu, dlatego proszę o przyjęcie wyrazów szczerej wdzięczności i uznania dla Pani pasji i niesamowitej twórczości. Jako sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senator Rzeczpospolitej Polskiej, ale przede wszystkim jako mieszkanka Kępna, jestem dumna, że inspirację do pracy twórczej odnalazła Pani w naszej małej ojczyźnie, ziemi kępińskiej. Tak głęboko zakorzeniony lokalny patriotyzm jest godny podziwu. Cieszę się, że osoby z tak wspaniałą wrażliwością wracają w swojej twórczości do wspomnień ocalonych od zapomnienia i chcą dzielić się z nami swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami. Dziękuję Pani za twórczość humanistyczną, która jest potwierdzeniem tego, że najważniejszy sukces mogą osiągnąć ci, którzy pamiętają o człowieczeństwie i potrafią poddać refleksji otaczającej ich świat. Są to ludzie wrażliwi, a taka jest właśnie Pani Wielkopolanka, pięknie opisująca uczucia i obrazy poetka. Dziękuję Kępińskiemu Ośrodkowi Kultury za podjęcie się promocji tomików wierszy, za szacunek i kultywowanie twórczości artystycznej naszych mieszkańców i osób związanych z regionem. A także wszystkim obecnym na promocji, dającym świadectwo przywiązania do kultury, która tworzy narody i państwa, jest fundamentem naszego istnienia. Pozostając wyrazami szacunku, proszę pamiętać, iż zawsze służę swoją pomocą i wsparciem. Dziękuję bardzo. Proszę przekazać Pani Minister, że bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. I życzę sukcesu w wyborach. Droga poetko. Troszkę wyższa jestem. Szanowni Państwo, droga poetko, przychodząc tutaj nie spodziewałam się, że przeżyję tak wspaniałe chwile wzruszeń przede wszystkim i tak serdecznej, rodzinnej i przyjacielskiej atmosfery. W tym pędzie życia po prostu to wyhamowanie było dla mnie jak taki nie kubeł zimnej wody, ale jak taki ciepły kocyk, bo naprawdę poczułam się tutaj wspaniale. I to jest zasługa przede wszystkim Pani i Pani rodziny i tych wszystkich przyjaciół, którzy
Panią otaczają i muszę powiedzieć, że Pani chyba jest bardzo szczęśliwa. Przepraszam. Bardzo, bardzo. Mając takich przyjaciół, takich kolegów, żałuję tylko, że nikt z samorządu nie przyszedł. Oni po prostu mnie nie zauważają. To jest jedyny mój ból, ale koledzy są wspaniali. I dlatego myślę właśnie, że te Pani wiersze są takie piękne, bo płyną właśnie z takiej miłości, z takiej serdeczności i z takiej wspaniałej atmosfery. Ja bardzo wspieram właściwie kulturę, a zwłaszcza twórczość i lokalną, i ponadlokalną. Sama zresztą piszę. Zawsze chciałam być pisarką i mam nadzieję, że w końcu na stałe będę pisarką i będziemy razem mogły organizować wieczory autorskie. Jeszcze raz serdecznie Pani gratuluję i czekam na więcej. Dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, że na zakończenie podzielę się krótką refleksją. Jeżeli w mej poezji, tej tradycyjnej, która nie szuka nowoczesnych form, szanuje znaki interpunkcyjne, kropki, przecinki, odnajdziecie choć cząstkę własnych przeżyć, usłyszycie głos własnego serca, będę szczęśliwa. My też.